Dzień dobry, Ania Lachowska, Fundacja Przemocni. Ostatni czas, ostatnie wydarzenia sprawiły, że bardzo się zmieniłam. Uwewnętrzniło mi się coś, czego nie potrafiłam zrozumieć od lat. Słyszałam, że jestem na wojnie, takie dostawałam informacje zwrotne i że muszę przestać walczyć. I w ogóle tego nie widziałam. I dziś w nocy zdarzyło się coś, co unaoczniło mi, że zaszła we mnie ta zmiana. Jest trudny temat złożony, nie wiem w ogóle jak o tym mówić, więc pewnie na początku, zanim złapię jakiegoś flow, to będę się tak sobie jąkała. Byłam nastawiona na z jednej strony na to, że są rzeczy, o które warto walczyć, więc trzeba walczyć, a z drugiej byłam bardzo nastawiona, ściśnieniowana na detekcję skryptu walki u siebie. I samo już to nastawienie, już to ciśnienie w dużej mierze przymykało mi oczy. Wiem, że istnienie Roberta w moim życiu musiało doprowadzić do tego, że ja to w końcu zobaczę. I to się stało. Fakt faktem, że dopiero kiedy się rozstaliśmy. Ale się stało. A więc bardzo jestem wdzięczna, że udało mi się tę lekcję dostać i ogarnąć. I co się stało? No ja mówię jak taki zamuł trochę właśnie, dlatego że nie wiem jak mówić. To po pierwsze, po drugie, ja jestem już naprawdę zmęczona tymi ostatnimi dniami. A może już tygodniami. Więc mnie spowolniło jeszcze bardziej. Ale też taki spokój wewnętrzny, który mam szczęście mieć codziennie większe, przyczynia się do spowolnienia. Dzisiaj w nocy odmówiłam walki. Odmówiłam walki w sprawie jednej z naszych. Zostało to odebrane jako odmowa pomocy. Trochę mnie to podirytowało. Na tyle mnie to podirytowało, że musiałam o tym pogadać dłuższą chwilę. Ale faktycznie chwilę. I tyle. I nie mam poczucia niesprawiedliwości, że nie zostałam zrozumiana. Nie mam poczucia jakiejś takiej przykrości, że stracę tę osobę, której odmówiłam, bo jej odmówiłam. Nie mam lęku, że zacznie mi robić siarę, chociaż może tak być, ponieważ ta osoba jest w tym momencie bardzo, ale to bardzo na wojnie. A gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. I osoba na wojnie ma takie postrzeganie, że kto nie za mną, ten przeciwko mnie. I nie dostrzeże w mojej postawie bycia z nią, tylko dostrzeże, że nie popieram jej metodologii. A więc jestem przeciwko niej. Czasem, no widzę taką sytuację,
że nie wiem w ogóle, jak to ugryźć. Chodzi o to, że na danym etapie rozwoju różne mechanizmy są przydatne, właściwe i skuteczne. Tak samo jak różni ludzie są nam potrzebni w życiu, różne doświadczenia. I później musimy pójść dalej. Bo jeśli postawimy opór rzeczywistości i będziemy usiłowali pozostać na poprzednim etapie rozwoju, to po prostu zaczniemy być ludźmi toksycznymi. Helena to ostatnio napisała. Co mam dokładnie na myśli? Mam na myśli to, że w naszych dysfunkcyjnych domach, gdy byliśmy dziećmi, skrypty DDA były tym, co pozwalało nam przetrwać. Co pozwalało nam do końca nie zwariować, a także może nie zostać pobitymi. Niektórym z nas pozwalało to jeść. Chroniliśmy tymi skryptami naszą wewnętrzną delikatność. I te skrypty w naszych domach były czymś na tamte warunki dobrym, ponieważ były reakcją na to, co jest niedobre i co nas przerasta. I później jest taki etap, zazwyczaj się pakujesz w toksyczny związek, jeśli jesteś DDA, DDD. Jest taki, i wchodzisz w te związki z taką nadzieją, że ktoś cię dokocha, da ci tą miłość, której w domu brakowało, wszystko będzie dobrze i liczysz na to, że jeśli tylko się odpowiednio postarasz, ty się postarasz odpowiednio zachowywać i postarasz się znaleźć sobie jakiegoś rozsądnego partnera, to już wszystko będzie ok. Jesteś wówczas też na etapie, gdy musisz przyjąć do wiadomości, że istnieją ludzie źli. Istnieją ludzie źli i dobrze. Gdyż jako DDA pokładasz nadzieję w każdym człowieku. Z jednej strony do wszystkich masz pretensje, z drugiej we wszystkich masz nadzieję. No i zaczynasz się stawać ofiarą przemocy. Przenosisz skrypty z domu. I musisz wejść na etap polaryzacji, stwierdzenia, że są ludzie źli i ludzie dobrzy. I musisz wejść na etap podjęcia walki. Musisz wyrzucić jakichś ludzi ze swojego życia. Musisz bardzo twardo postawić granicę, spalić most, skreślić kogoś. I większość terapii na tym etapie się zawiesza. Na tym, że umiesz już to zrobić, umiesz już z kogoś zrezygnować. Zawiesza się większość terapii na tym etapie z różnych powodów. Jednym może być to, że terapeuta sam nie poszedł dalej. Może być tak, że popadł w rutynę, ponieważ absolutna większość jego klientów musi się nauczyć właśnie tego polaryzacji, walki, oznaczania granic i bronienia ich. I to się nazywa, że to jest wychodzenie z roli ofiary. Jak pójdziesz dalej, to zaczynasz ogarniać, że to nie jest wyjście z roli ofiary. To jest tylko taki krok w tą stronę. I przez jakiś czas to ci bardzo służy.
Ocenianie ludzi jako toksyczne, nietoksyczne, z duszą, bez duszy. Jako oprawca, jako ofiara. Cały czas ta polaryzacja jest, tak? Widzicie to? Zaczynasz twardo walczyć o swoje. I to jest spoko. Na jakiś czas w twoim życiu. Ponieważ umiesz zapewnić sobie bezpieczeństwo. Kiedy już umiesz zapewnić sobie bezpieczeństwo, to masz dwie opcje. Albo dojdziesz do tego, że to był tylko etap na ścieżce rozwoju, albo pozostaniesz w przekonaniu, że tutaj wiedza i samorozwój się kończą. I w ten sposób ty nigdy nie wyjdziesz z roli ofiary. A ponieważ drugiej stronie przypisujesz winę i aktywnie podejmujesz konflikt. Jeśli oceniasz drugą stronę jako osobę toksyczną, jako osobę niebezpieczną, jako osobę, która jest manipulacyjna świadomie, cyniczna, a nie masz głębszego zrozumienia, to zachowujesz się kompatybilnie do tego, co ona robi. I macie taniec. Ty szukasz sprzymierzeńców wokół, szukasz pomocy, szukasz, jak tego człowieka udupić, usadzić, zniszczyć, jak go ukarać. Tak bardzo czujesz się ofiarą, że nie rozumiesz, że twój oponent jest ukarany przez coś większego i silniejszego od ciebie. To znaczy, że jeśli zachowuje się w sposób właśnie toksyczny, agresywny, manipulacyjny, to jest to człowiek, który żyje w takim psychicznym uniwersum, w którym nikt żyć nie chce. Żyje w piekle. Ale dopóki ty siedzisz w postawie ofiary, to nie uwierzysz, że on żyje w piekle, bo to ty żyjesz w piekle. To jest takie straszne ciśnienie. Nastawienie na spotykamy niesprawiedliwość, jestem niesprawiedliwie traktowany, to jest strasznie ważne, to jest strasznie wielkie, trzeba szybko na ura coś zrobić, trzeba postawić większy odpór, trzeba zebrać większą armię. To jest po prostu syndrom oblężenia. Ta druga osoba może być dla ciebie kompletnie nieczytelna. Może być słaby, przerażony człowiek. Głupi, złośliwy. Obojętny. Ale to w twoich oczach on się staje najeźdźcą ostatecznym. Barbarzyńcą, który zagraża twojemu landowi. Jesteś tak bardzo skupiony na tym, że on najedzie i na tym, że musisz odpierać atak, że nie jesteś już w stanie ani ocenić rzeczywistego zagrożenia, ani nie jesteś w stanie ocenić swoich własnych zasobów. Jesteś w histerii. Muszę, to jest takie ważne, to się musi. On się musi inaczej zachowywać. No mam to samo z Robertem. Wiem bardzo dobrze, co było strasznie toksyczne ze strony Roberta.
i czego ja w swoim życiu już nie chcę. Będę paliła papierosy, bo mi się chce. I opowiem Wam o tym za jakiś czas, Wam i Robertowi. Opowiem o tym od strony Roberta, ale ja już teraz o tym mówię. Robert w to wpadł. I ja też w to wpadłam. Robert potrafi rozwałkować człowieka swoją biernością. Jest to bierność tak daleko posunięta, że jest czystą bierną agresją. Jakie są tego przyczyny? Skomplikowane i to jest na inny film. Ale dopóki w ogóle ja byłam nastawiona, że to w Robercie jest problem, dopóty nie mogłam zobaczyć swojej połowy, a to jest ważne, bo to jest coś, na co ja mam wpływ. Natomiast ja byłam nastawiona na to, że ja muszę mieć wpływ na Roberta, żeby on się przestał tak zachowywać, bo mnie to boli. Bo ludzi wokół nas to boli. Bo to destrukcyjne i sabotażowe. Istotne jest to, co ja z tym zrobiłam. Zrobiłam z tym, z tego ciśnienia, obsesję, że jego zachowanie musi się zmienić. W związku z czym tu była moja połowa zrobienia z niego oprawcy, bo ten chujek nie liczy się z moimi uczuciami. On miał swoje musze, zupełnie inne niż moje. On miał w tym związku swoje ja muszę nie odpierdalać i nie prowokować awantur. A ja miałam on musi nie odpierdalać i nie prowokować awantur. No, ciśnienie ciężkie do udźwignięcia, bo mimo, że to jego zachowania były bardziej niezdrowe niż moje, to ciśnienie było z mojej strony. Ciśnienie, którego on nie potrafił znieść. Wina, zły Robert. I którego ja nie potrafiłam znieść. Absolutnie nie potrafiłam. I w związku z tym nie było miejsca na dialog, bo byłam na wojnie. O dobrą atmosferę w domu. O wojnę, o dobrą atmosferę, nie? Dezerter miał taki tekst. Wszyscy walczą o pokój, aż się leje krew. I właśnie o to chodzi. Ja nie chciałam nic złego. Nie chciałam nic złego. Chciałam, żebyśmy byli szczęśliwi. Chciałam czuć się dobrze w tej relacji. Chciałam, żeby on był bardziej otwarty, żeby potrafił rozmawiać o swoich problemach. On też nie chciał nic złego. On nie chciał odpierdalać. Efekt jest taki, że już po prostu zagotowało się w tym kotle tak, że pokrywka musiała wybuchnąć. I zajebiście, że wybuchła. Bo nie było szansy wejść na następny etap rozwoju. I dopóki jesteś w tej polaryzacji dobry, zły, toksyk, nie toksyk, to jest dopuszczalne, to jest niedopuszczalne, to jest dobre, to jest złe. To jesteś w ideologii. Ideologia to jest takie narzędzie do prania mózgów. Był taki Salomon, co miał salomonowe rozwiązanie. To była zawsze trzecia droga. I o ile w bardzo toksycznych związkach
żeby z nich wyjść. Polaryzacja jest konieczna, bo to jest wszystko, na co cię stać i na co stać drugą stronę. I to się kończy wojną i konfliktem. I jest to jedyne rozwiązanie. O tyle, gdy swoją sytuację już ogarniesz na tyle, że nie masz przy sobie aktywnego przemocowca, masz jakąś wolność, masz jakieś ułożone swoje życie, lub masz tak jak ja miałam i Robert, czyli masz naprawdę dobry związek, to w którymś momencie, gdzie się rozwijasz, tak jak my się rozwijaliśmy w tym dobrym związku, albo rozwijasz się samotnie w swoim nowym, lepiej ułożonym życiu i się rozwijasz. I dochodzisz do momentu, gdy sytuacja w twoim życiu wymaga już umiejętności dostrzeżenia trzeciej drogi, co oznacza ni mniej, ni więcej, tylko wzięcie na siebie połowy odpowiedzialności i winy. Nie ma to nic wspólnego z karą i konsekwencjami. Robert ma tendencję do brania na siebie całej kary. Dlatego traci w życiu. Ale miał tendencję również do brania całej kary na siebie. To znaczy, co? Roberta karą było: dobra, ja stracę wszystko. Moją karą było: dobra, ja dźwignę wszystko. Jak bierzesz 100% kary na siebie, to gdzie jest wina? 100% winy przekładasz na drugą stronę. I nie dostrzeżesz, jaka jest rzeczywistość, bo jesteś kurwa w polaryzacji. A przez to nie zrozumiesz drugiego człowieka, nie zrozumiesz trzeciego człowieka, który jest obok was, nie zrozumiesz w ogóle niczego. Bo tkwisz gdzieś głęboko w przeszłości. Tkwisz w momencie, w którym musiałeś nauczyć się stawiać granice. I ich bronić, bo wcześniej tego nie umiałeś. I to jest coś takiego. Ja nie wiem, czy ja mówię jasno. Ale to jest coś takiego, jak byś nauczył się chodzić na czworakach. I nigdy nie postanowił się nauczyć chodzić na nogach, bo okazało się, że przecież chodzenie na czworakach pozwoliło ci się uwolnić z łóżeczka, czyli jest dobre, czyli jest tym, co jest potrzebne. Czyli chodźmy wszyscy na czworakach. No i idziesz do zerówki. Wszyscy tam chodzą na nogach, a ty chodzisz na czworakach. I pora się naprawdę już nauczyć chodzić na nogach. Potem pora się nauczyć jeździć na rowerze, na hulajnodze, pływać. Bo jeśli będziesz chodził na czworakach, to... otoczenie zacznie cię odbierać jak niedorozwiniętego na przykład. Jakiegoś świra. A ty, przekonany o tym, że chodzenie na czworakach jest dobre, będziesz tego coraz bardziej bronił, więc zaczniesz uważać, że oni są wszyscy wobec ciebie wrodzy. Więc tym bardziej będziesz chodził na tych czworakach i tam na nich warczał i nienawidził ludzi, którzy chodzą na dwóch nogach. Dlatego to, co jest dobre na jednym etapie rozwoju, na drugim już ci nie służy. Zawsze możesz do tego wrócić, przecież jeśli bardzo się rozchorujesz i nie będziesz w stanie utrzymać pionu, to pójdziesz na czworakach, umiesz to zrobić. Ale to nie jest koniec tego, co powinieneś umieć, żeby iść przez życie dalej. Nikt ci nie mówi, że masz zaprzeczyć temu, że chodzenie na czworakach kiedyś było dobre. I nikt ci nie mówi, że masz wyrugować ze swojego życia całkowicie chodzenie na czworakach. Bo może być sytuacja, gdy znajdziesz się w ciasnym tunelu, w którym na
nogach nie pójdziesz, tylko będziesz musiał się przeczołgać albo przejść na czworakach. Ale to jest tylko umiejętność. Jedna z wielu. Problem jest, gdy ty dalasz na czworakach wszędzie, do sklepu, do szkoły, na randkę. No i cóż, jedna z naszych osób ma porę, gdy świat na niej bardzo silnie wymusza zmianę sposobu działania. Każe jej wstać na nogi. Każe jej wstać na nogi, czyli przyjrzeć się temu, że to chodzenie na czworakach jest już w tym momencie tylko uwstecznianiem i byciem w przeszłości. Oraz każe jej dostrzec trzecią drogę, bo to już nie jest czas, gdy ona uciekała do prawcy. Ten czas minął, przeszedł. A ona o się uparcie upiera, że jest dalej w tamtym momencie. Idealizuje swojego prawca. Idealizuje, tak. Czyniąc z niego osobę wszechmocną, która ma całkowity wpływ na jej życie. Wyolbrzymia go. Całe otoczenie jej mówi, że to już nie jest ten czas. Że to już naprawdę nie na czworakach, tylko teraz to wstajemy i idziemy. A ona się upiera, że nikt jej nie rozumie, bo chodzenie na czworakach dobrze działa. Zaczyna więc mieć pretensje do całego świata, że nikt jej nie rozumie, że wszyscy ją olewają. Zaczyna się rzucać do ludzi, którzy wyciągają do niej rękę, żeby wstała. Bo ona najlepiej wie, jak to trzeba chodzić na tych czworakach. Zniechęca do siebie otoczenia, robi swoje kłopoty. I cóż, na różne sposoby, również przy użyciu osób trzecich, co bardzo mi się nie podoba i na co absolutnie nie będę szła. Nie będę się zgadzała na to, by przy użyciu osób trzecich wywierać na mnie jakikolwiek wpływ. Krzyczy, że na ura trzeba jej pomagać, bo ona jest na wojnie. Jej mówię, nie jesteś już na wojnie. I wiesz, jak ci była potrzebna broń na wojnę, to ja ci jej udzielałam. A teraz to ty chcesz wziąć kałacha ode mnie i napaść na wioskę twojego oponenta. Nie. Nie dam ci kałacha, żebyś dalej robiła wojnę w momencie, w którym jest pora na pakty i na budowanie. Całą swoją gospodarkę wkładasz w konflikt wojenny. Ogródek ci zdycha. Gospodarka twoja się nie rozwija. Istoty, które trzeba wyżywić, zaczynają być głodne. W tym przypadku głodne emocjonalnie. Zaczynasz krzywdzić, ponieważ ze swojego państwa zrobiłaś państwo wojenne. Nie przyłożę do tego ręki. Nie będzie moja fundacja fundacją, która prowadzi konflikty, która wspiera w konfliktach. Zawsze w momencie, gdy pojawi się nowa osoba, która jest ofiarą przemocy, tu, teraz, ad hoc, dostanie ode mnie kałacha metaforycznego, jakby ktoś nie rozumiał.
dostanie wykład z polaryzacji czarne-białe, toksyk, nietoksyk, ofiara, kat. Granice, wyznaczanie granic, bronienie granic, nieugiętość, bezkompromisowość. Ale jeśli ktoś będzie chciał na tym etapie pozostać, to ja go tam zostawię, samego. Bo ja wspieram ludzi w rozwoju, a nie w kręceniu się w kółko. Dlaczego to jest dla mnie takie ważne? Dla mnie osobiście rozwojowo. Ponieważ ja pierwszy raz w życiu nie dam się zmamić tej polaryzacji. Nie dałam się zapędzić w nieprzemyślane działania, bo już, bo szybko, bo trzeba. Bo to ważne. Mam poczucie, że pierwszy raz w życiu oceniłam coś na spokojnie i nie dałam się przymusić do tego, żeby zrobić coś, czego nie chcę i czego nie popieram. Przyjąłam przykrość wyżyga na siebie i nawet nie bardzo zabolało. Dlaczego? Dlatego, że widzę rozpacz tej osoby. Widzę, że ona jest wciąż tam, w przeszłości. W mrocznej, bolesnej przeszłości. I wiem, że jeśli ja tam pójdę do niej, to ją utwierdzę w przekonaniu, że nic dalej już nie ma. A jest. I to bardzo. Więc stoję sobie tu i wołam: ej, tędy droga. Ona mi, że nie ma tam drogi. Że jest tylko tamten punkt, więc mu trudno. No. Ona: no to nie chcesz mi pomóc. No to mówię, może kiedyś zrozumiesz, że chcę. W ostatnich dwóch tygodniach poczułam się tarotowym głupcem. Kimś, kto znowu nic nie wie. Bardzo długo wiedziałam bardzo dużo, bo byłam na tamtym etapie rozwoju. On się wyczerpał. Wyczerpał się. Boleśnie z hukiem. Kończąc mój związek, który był tak świetną rzeczą wcześniej. I z bardzo wielu różnych kierunków dostałam informację zwrotną właśnie o tym tarotowym głupcu. O tym, że przyszedł dla mnie czas, żeby zrozumieć rzeczy, których wcześniej nie rozumiałam, a które mi świat podawał. Informacjach, które nie mogły wtedy do mnie dotrzeć. Ja nie mogłam ich zrozumieć, a teraz już mogę. I dotarło też do mnie, że są jeszcze miliony rzeczy, których nie rozumiem. I dzisiaj sobie będę mądra, a za 2 lata z tą wiedzą, którą teraz mam, z tym zrozumieniem, które teraz mam, znowu będę głupia. Czy za 5, nie wiem, jak to będzie. Że znowu trzeba będzie otworzyć oczy na coś, czego dziś nie mam szans dostrzec. Myślę, że nabrałam na tyle spokoju i pokory, że nie mam ciśnienia, by wszystkim przetłumaczyć moją nową rację. No jasne, że tłumaczę ją w tym filmie i będę wam ją tłumaczyła. Tak jak i niektórzy z was mi ją tłumaczyli, kiedy ja jej nie rozumiałam. Pierwszy raz w życiu stawiam odpór naciskom spokojnie. Bo nie mam już wątpliwości,
że polaryzacja to tylko jeden ze sposobów postrzegania świata. Bardzo praktyczny w jednych sytuacjach i bardzo niepraktyczny w innych. I jak tak patrzę na koleje swojego losu i losów innych ludzi, to spodziewam się, że w kolejnym etapie rozwoju trzeba będzie jeszcze raz przepracować tę oś białe-czarne i ją znowu uznać i znów jej w życiu użyć. Ale już do czegoś, czego teraz nie potrafię sobie wyobrazić. I że znów będę musiała powiedzieć, ależ byłam głupia, ależ byłam ciemna w tym, co dzisiaj uważam za swoje oświecenie. Mam tylko nadzieję, że mi moja niezdrowa pewność siebie, bo ja mam kawał ogrom zdrowej pewności siebie, ale mam też niezdrowej. Z pewnością jakieś buty nadmiernej pewności. Zadufania w sobie może. Że to mi na tyle zmaleje, że przyjęcie z powrotem tamtego poprzedniego punktu rozwojowego, czyli polaryzacji, przyjdzie mi łatwiej. Ale to jest tylko takie pobożne życzenie, bo nie wiem, czy mi przyjdzie łatwiej, bo ja bardzo chciałam, odkąd mi się zaczęło jebać z Robertem, bardzo chciałam dostrzec to, co po prostu miałam podane na tacy. Ale nie mogłam. Miałam ograniczenie mózgu. Mam takie właśnie życzenie, by następnym razem to ograniczenie na mózgu nie było aż takie ciężkie. Jest mi przykro patrzeć, gdy widzę ograniczenia na mózgach ludzi, z którymi pracuję. Jest mi przykro, ale w inny sposób. Nie boli mnie to już osobiście. Jak ty możesz o mnie tu myśleć? Jak ty możesz mi nie ufać? Tylko widzę to tak. Ja pierdolę. W jakim ty jesteś piekle? Jak ty się strasznie musisz źle czuć? Jak ty bardzo musisz mnie nie rozumieć i jak bardzo musisz się czuć teraz przeze mnie oszukany i zdradzony? To okropne. Bo nie możesz przyjąć tej miłości, na którą mnie w tym momencie stać. Bo możesz przyjąć tylko tyle miłości, na ile jest ciebie w tym momencie stać. Robert nie był w stanie przyjąć tej formy i ilości miłości, którą ja byłam w stanie wówczas dać. Dlatego że on jest w jakimś swoim matriksie, tak? Ale też ja nie byłam mu w stanie tego przekazać w sposób, który on by mógł przyjąć, bo byłam w swoim matriksie. Tak samo jest z tą drugą osobą, o której mówię. Czegokolwiek nie zrobię, ona to odbierze jako zdrada. Chyba że pójdę z nią na jej wojnę. Ustecznie się w rozwoju. I zaszkodzę tym fundacji. Oczywiście tego nie zrobię, oczywiście, że tego nie zrobię, nie. Więc mogę tylko patrzeć, jak osoba, na której mi zależy, która jest dla mnie bliska, teraz mnie będzie nienawidziła, może nawet oprawiała mi dupę. Może buntowała ludzi przeciwko mnie. Mogę tylko z taką przykrością patrzeć na to, że idzie przez piekło. Ze Sartrem chyba to jest. Jeśli idziesz przez piekło, nie zatrzymuj się.
Nie kręć się w kółko. Jeśli przychodzą do ciebie informacje zwrotne od ludzi, którzy być może rozumieją tylko taki kawałek tego, co się dzieje, słuchaj ich. Nie idź za nimi, ale posłuchaj tego, co oni ci mówią i rozważ to. A jeśli nie jesteś w stanie tego rozważyć, bo nic z tego nie rozumiesz, zapisz sobie to w głowie jako coś, co będzie się po ciebie zgłaszało dotąd, aż to zrozumiesz. I w momencie, w którym zaczniesz rozumieć, otworzą ci się wszystkie te informacje zwrotne, te szuflady z tymi informacjami i będzie ci łatwiej zrozumieć, o co światu chodziło. No i tyle. Dziękuję.